Nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów. Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego? A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia zaskarbiasz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według jego czynów. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, życie wieczne. Tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości, gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła. Najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotkają każdego, kto czyni dobrze. Najpierw Żyda, a potem Greka, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Kiedy dzieje się coś niedobrego, kiedy coś wkracza w nasze życie, wykracza przeciwko nam, mamy takie powiedzenie, że Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy, prawda? Żeby się pocieszyć, że teraz nam nie wychodzi, że teraz musimy cierpieć, że teraz dzieje się jakaś niesprawiedliwość, ale kiedyś Pan Bóg ukaże. I dzisiaj święty Paweł trochę koryguje to nasze nastawienie, bo mówi, że w dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga On odda każdemu według jego uczynków. To jest prawda. Ale bardzo ciekawie mówi, że odda albo życie wieczne, albo przyjdzie gniew i oburzenie. Że życie wieczne będzie przychodzić, kiedy poprzez wytrwałość jest wtedy szczególnie potrzebna, kiedy dzieją się rzeczy jakieś trudne, bo kiedy coś jest miłe i przyjemne, to nie potrzebujemy wytrwałości. Po prostu robimy to, bo to nam sprawia przyjemność, nie? Wytrwałość jest potrzebna wtedy, kiedy coś jest nie tak. Wtedy musimy trwać mimo wszystko. Kiedy będziemy wytrwali w dobrych uczynkach, ale w tych dobrych uczynkach szukając chwały, czci i nieśmiertelności, wtedy będzie przychodzić życie wieczne. Natomiast, tak jak też Chrystus mówi dzisiaj w Ewangelii, kiedy będziemy nawet praktykować, będziemy robić różne rzeczy, ale nie będziemy tam w tym wszystkim, za tym wszystkim iść, to co to wyraża, to przyjdzie gniew i oburzenie. I my wiemy, że sąd Boży nie przyjdzie tylko na końcu czasów, kiedy umrzemy i staniemy przed Bogiem i wtedy będzie nas sądził. Ale ten sąd Boga przychodzi każdego dnia. Każdego dnia przychodzi pewien sąd Boga, w którym jesteśmy jakby postawieni i w których objawia się to, co w naszym życiu jest. I szczególnie przychodzi to wtedy, kiedy przychodzą jakieś kłótnie, przychodzi
coś, co krzyżuje nasze plany, przychodzą jakieś niesprawiedliwości, jakieś cierpienia, kiedy przychodzi nagle choroba jakaś. To jest dzień sądu Boga, bo wtedy się objawia, co w nas jest. Nie? I to słowo świętego Pawła mówi, że ci, którzy poprzez dobre uczynki, to znaczy, kiedy praktykujemy na przykład, nie? Praktykujemy to, co mówił dzisiaj Chrystus o tej dziesięcinie, kiedy mówił o różnych innych sprawach. I możemy powiedzieć, my, którzy tutaj jesteśmy na Eucharystii, przychodzimy codziennie albo często, albo w niedzielę, którzy się modlimy, odmawiamy różaniec. Z jaką intencją to robimy? Nie? Jeżeli uczestnicząc w Eucharystii szukamy Chrystusa, szukamy nieśmiertelności, szukamy życia, to życie będzie do nas przychodzić i ono się będzie objawiać w ten dzień sądu, kiedy przychodzą trudności. Bo Chrystus, który do nas przychodzi, będzie nam dawał życie. Bo kiedy przychodzimy tutaj, Chrystus wydaje się w nasze ręce, prawda? Przychodzi, mówi, bierz i jedz, bierz i pij. Chcę, żebyśmy z Nim stali się jednym duszem, jedną duszą, jednym ciałem, żeby On mógł w nas żyć. A kiedy On w nas żyje, kiedy Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Kto może nam coś zrobić, jeżeli życie Boga jest we mnie? Może mi zabrać życie? Nie może mi zabrać życia. Może mi zabrać cześć, dobre imię. Nie może mi zabrać dobrego imienia, nie może mi zabrać cześć, dlatego że one przychodzą od Boga. Jestem tym tylko, kim jestem w oczach Boga. A kiedy jestem razem z Nim, wiem, że On mnie kocha, wiem, że mi przebacza, wiem, że mnie podnosi, wiem, że ratuje moje życie, że nawet gdy będę szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I kiedy przychodzi dzień sądu, kiedy przychodzą sytuacje trudne, na przykład choroba, kiedy przychodzą kłótnie, kryzysy w małżeństwie, problemy z dziećmi, jakaś choroba dziecka albo śmierć, to wtedy będzie przychodzić życie wieczne, bo Bóg we mnie będzie obecny. Natomiast kiedy to wszystko jest czymś zewnętrznym, jakimś praktykowaniem wobec Boga, który jest daleko, składaniem Mu ofiar, żeby Pan Bóg czasem nie okazał się kapryśny, nie ukarał mnie za coś, to kiedy przychodzi sąd Boga, przychodzi gniew i oburzenie. Nie jest tak? Że kiedy przychodzi jakaś choroba, to wielu z nas, którzy są pobożni, to mówi dzisiaj też święty Paweł, że na to przyjdzie i na Żyda, i na Greka. I na Żyda, czy na człowieka pobożnego. Ale też na Greka, który jest zwykłym człowiekiem, jest inteligentnym, ale z Panem Bogiem nie ma wiele wspólnego. Nie? Mówimy sobie, kiedy przychodzi, Panie Boże, za co mnie karzesz? Dlaczego to na mnie przyszło? Jak tak możesz ze mną postępować? Pretensje, sądy. Dlatego myślę, że to słowo przychodzi dzisiaj do nas, żeby nam pomagać. Bo my wiele razy możemy się łudzić, jak bardzo jesteśmy wierzący. Wielu mówi, ale ja jestem wierzący. Prawda jest taka, że to, czy wierzymy, czy nie wierzymy, objawia się w dzień sądu, to znaczy wtedy, kiedy coś się dzieje takiego w naszym życiu, nad czym my nie panujemy, co nam się nie podoba, co wykracza przeciwko nam, co zabiera nam, tak się nam wydaje, nasze życie, nasz spokój, nasze dobre samopoczucie. Wtedy się objawia, czy jesteśmy ludźmi wierzący, czy niewierzący. Bo jeżeli jesteśmy wierzący, to będziemy mieli życie wieczne. A jeżeli nie jesteśmy ludźmi wierzący, to przychodzi gniew i oburzenie. Takie słowo, dosyć poważne słowo, które dzisiaj przychodzi, żeby, nie wiem, może być światłem na te wszystkie wydarzenia, które były w ostatnim czasie, na te wydarzenia, które czekają na nas dzisiaj albo w tym tygodniu.
Słowo Boga jest ogromną pomocą. Słuchaliśmy w niedzielę. Jest jak miecz obosieczny. Wiecie, obosieczny. Tak jak Bóg mówi, który jest rani i leczy. Ale najpierw musi zranić, tak jak lekarz. Musi otworzyć nasze serce, żeby dokonać operacji. I to nie zawsze nam się podoba. Ale bez tego nie ma życia. Dlatego dzisiaj psalm, którym modliliśmy się, który jest nam dzisiaj podarowany, mówi: szukaj w Bogu swojego spokoju, duszo moja. I dzisiaj jesteśmy zaproszeni, kiedy jesteśmy na tej Eucharystii. Nie wiem, z jakiego powodu tutaj jesteśmy. Może z przyzwyczajenia, może dlatego, że jest intencja za mamę, za tatę, za najbliższych. Może nas tutaj sprowadziły różne intencje. To dzisiaj Chrystus mówi: ja dzisiaj przychodzę do Ciebie. Chcesz mieć życie wieczne, wiecznie. Chcesz, żeby to życie płynęło dzisiaj. To otwórz się na mnie. Ja Ci dam pokój serca, żeby znikło oburzenie, gniew, pretensje, sądy wobec drugich, wzajemne oskarżania. Żebyś wreszcie żył. Odwagi.